Siemaneczko, jestem Pepe, tym nie jest widomas grze. Aus. Pepe. Wiedzce. Kontroluj mnie, mąd. Szczerze, myślałem, że ogarnę. Tak. Sejma. Żeby... Nie robić. Meble. Znaczy, masz prowadzać meble już. Niestety jest tak dużo tego, że nie jestem w stanie tego zrobić. Usiedzę jeszcze w jednym odcinku. Więc pewnie jeszcze jeden cały tydzień tego montu prawdopodobnie będzie. Powiem, zamontowałem lampy, na razie takie prowizoryczne. Tutaj pociągnąłem sobie podłogi i ściany, przepraszam, podłogi i ściany. Powiem, pomalowałem sobie sufit. Tu niestety nie wiem, jak to mam zrobić. Nie mogę dokończyć tego montu. Gdzie nigdzie nie mogę dociągnąć, wiecie, paneli. Nie wiem czym tam zrobić, ponieważ nie ma tu żadnych, że tak powiem, drabin i nie mogę nic po prostu wziąć, żeby na tym ustać. Musztowanie po prostu mi się nie mieści. Więc no, tutaj jest troszeczkę lipa. Bądź ja może czegoś nie widzę. To mogę przyznać się bez bicia. Ale, jak wspomniałem, porobiłem sobie tam ściany, chyba powiem ściany, robiłem podłogi. Tutaj pokój. Taki znaleźć zamiar takiego pokoju zrobić. Robię też elektryka, widzicie w ogóle. Jest elektryka pociągnięta. I tak, podłogi. Tu będzie pokój. Tu będzie wstępnie drugi pokój. Taki większy. Nie wiem, czy tak będzie pasowało, ale moim zdaniem klimatycznie na balkonik sobie można powiedzieć. Znaczy na teraz będzie można sobie elegancko wyjść. Tutaj jest w planach łazienka. Myślę, że łazienka już jest przygotowana pod, można powiedzieć, urządzenie. Więc, no, troszeczkę jeszcze roboty mi zostało. Gdy nie udało się tego zrobić tak, jak planował. Tutaj kładziemy też płytki. Więc zacznijmy sobie od tych płytek. Tutaj do układania. Takie płytki ala wodne. Bo tu będzie taki ala schowek. Na jakieś narzędzia, na jakieś tam tego typu rzeczy, nie wiem, budowlane, można powiedzieć. Czy to źle wygląda? Moim zdaniem nie. Ładnie, dość mi się zdaje, ładnie. To kwestia, kto się mówi, gustu. Tak sobie będziemy to robić. To tak sobie robię, bo to będzie zaraz wstawione, będą drzwi. To jest wiadomo. I po prostu, żeby to miało kosie ręce i nogi. Wiadomo, nie każdemu gust pasuje, taki, jaki ja tutaj tworzę. Ale robimy tak, że nawet robimy sufit w tym samym stanie, można powiedzieć. Czemu? Po prostu mam pieniędzy tyle, że nam stać po prostu na cały ten remont. Patrzcie się, jak willa, to niech będzie willa, wiadomo. A wille, no, takie pytki nie wyglądają, ale nie dla każdego pomieszczenia muszą być, nie wiem, płytki w zasadzie na jakieś potęże, tak? Jakieś wybitnie drogie. Więc robimy sobie w ten sposób. I tak. Tu będzie taki. Tutaj będzie, jak powiem, taki magazynek. A obok jeszcze co zapomniałem. Tu będzie kuchnia. Tu będzie kuchnia i tu będzie taki niebitny salon. W salonie trochę tam patrzeć, można być i magazynek. Czemu my nie, w sumie? My nie mamy takiej możliwości, takiej zbudowy tutaj pod względem powierzchni użytkowej zewnętrznej. Więc no, trzeba to jakoś, tak powiem, klimatycznie kombinować. A jednak jakiś magazynek, ktoś, jakiś schowek, czy nawet spiżarka, tak powiem, tak zwana, tak lepiej tu przejść przez salon, niż wcale jej nie posiadać. Więc takie coś tu będzie podobione. Na rzeczy użytkowo jedzeniowy, można powiedzieć, coś nie z tyłu. Więc tak to będzie. Ja po prostu wymyślę. Czy źle, czy dobrze, no to musicie sami sobie na to odpowiedzieć. Dobra, mamy tak. Mamy zrobione, a tu jeszcze podłoga musi być zrobiona, proszę Państwa, tak miałem. Jeszcze podłoga. Taka jest teraz dobrze, bo jak te umiejętności są dokonane, to jest dużo szybciej do zrobienia. Dobra.
A oni mi zaraz tu musieli instalację też puścić. Dobrze, bo nie przypominam i powiedziałem podłóg mieć, więc sprzątaj. Ponieważ tam gdzie kładziemy sobie płytki, cokolwiek, no to z jednej strony no jest to tak przemyślane. Dobra, teraz musimy sobie zrobić instalację elektryczną. Tutaj, nie to, przepraszam, instalacja elektryczna, czyli tak, oświetlenie. Bierzemy sobie tutaj. Nie, czy też to tutaj od tej strony? Czy tu wchodzili, czy od tej strony? Tu chyba. Od środka. Niech to będzie od środka. I teraz tak, lampa. Jakaś fajna, wisząca lampa. Nie, będzie taka. Tylko żeby może dał tak. Na tej zasadzie, żebyśmy takie dwa mieli lampy. Dość wysoko. Mniej więcej na tej samej linii, że tak będzie mniej więcej na tej samej linii, no nie z wad. Musimy trochę sobie przesunąć. Cyk. No i tak puścimy elektrykę. Cyk. Cyk. Dobra. Niech tak będzie. No zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Ale zobaczymy jak to teraz zapalimy. No. No i tak musimy stawić sobie teraz drzwi. Drzwi to są, gdzieś czekajcie, tutaj, tylko gdzie to miało być. Jak ja tam drzwi montowałem teraz? Czekajcie, ja sobie muszę zobaczyć, jakie drzwi montowałem, żeby teraz lipi nie odwalić. My tak trochę na parę robimy, a nie jest takich. Czekajcie, to nie te drzwi. Czekajcie, gdzie te drzwi są? Bo ja tak patrzę, ślepy jestem. Och, te drzwi, dobra. Spoko. My tu musimy też przełożyć drzwi. Pik. Te musimy sprzedać. No i zakupić te. A, te to widzę, że mi nie wejdą. Czyli na tamte muszą być. Wiesz nie, domówimy zaraz. Tutaj to nie będzie aż tak źle. A czekajcie, kurwa, jaka to postawiłem? Ja postawiłem. Jeszcze raz. Ja muszę mniej więcej też widać tą stronę, którą powinienem. Dupa. Dupa. Bo tak patrzę, że jak tak postawię, no to patrzcie, że to w ogóle wychodzi gdzie indziej. No to już widzę, że jest taki problem, że ją musimy zniwelować. Cyk. No i lecimy samej głowy. Myślę, że odmówiłem będzie git. Będzie git. Chyba. Jak się tutaj przybinać? No tak, żeby tak miało więcej nogi, to nie? Jakiegokolwiek pana tutaj nie dałem. Jeszcze. Ale się skala spokojnie, zaraz będzie wszystko ogarniało. I tak, musimy sobie teraz wziąć tak panele z powrotem. Nawet te panele nie sprzedawałem. To jeszcze chyba jako taką będzie git. Pik. Tu jest. Pik. No i tutaj widzę, że to muszę panele dać. Będzie git. To trochę nie za bardzo mi to wyszło, widzę. Te ustawienia psego, no ale oni ma, nie może mieć psego, jak to się mówi. Dobra, teraz musimy tak wziąć, umyć okna. Czekajcie, no.
O, tak sobie myślę. O, to zajebiście, bo ja takie okna to ja lubię. To mi się podobają. Ale FPS z podziemia pierdolę na najlepszym miejscu. Co jest do chuja? 28 FPS-ów, aby. Coś tu mi. Kurwa, 60-70, to teraz mam gry. No dobra, trudno, ile mam, tyle mam. Nie będę z tego powodu płakał. Dobra, teraz kładziemy tu, bo to będzie kuchnia. Kuchnia, proszę Państwa, więc. To musimy jakieś fajne płytki dać. Płytki to były na tej zasadzie tu. Zobaczcie, jak będzie coś przycinało. Nie wiem, to dzisiaj się odwaliło. Żeby tak, stary beton. Mam tu stary beton, nie? Ale stary beton, nie? A po płytki do. Patrz, jakieś fajne, nie wiem, płytki. Zobaczymy, czy tak będzie teraz dobrze? Ale tak, nie możemy sobie ocieplenia zrobić, nie wiem, obcinkować jakoś fajnie zrobić. Jak w realu, no niestety, tak, aż tak ta gra fajnie nie działa. Ale powiedziałem, tak, tutaj chcę tylko dokończyć pewien ten remont, ewentualnie, jeśli dobrze pójdzie. Robię po prostu jeszcze remont tego najdłuższego budynku, który jest możliwy, no i koniec, jak w tej serii, tak samo jak skończyłem wczoraj The Walking Dead. Jeśli ktoś chciałby obejrzeć, bo naprawdę dla mnie The Walking Dead najlepsza gra ever, na pod względem klimatu, rozgrywki i tak dalej. Pięknie mi się to grało. Maniasz, nie mówię, że pokałem jakoś, ale powiem szczerze, że jak taki jestem mocno wzruszający, tak powiem szczerze, że mocno się wzruszyłem. Powiedzieć tak pod tym względem. No i się dopiero sobie stwierdziłem, znaczy stwierdziłem, zorientowałem się, że tak naprawdę to była jedna z najdłuższych serii, mimo tego, że tych odcinków tam nie było na długo. Wiadomo, przez tą przerwę dużo było staty. Ale bardzo, bardzo długo ją nagrywałem, bo od półtora roku nagrywałem The Walking Dead. Powinienem skończyć praktycznie powiedzmy nawet tygodni, tak? Całą tą serię nagrywałem ponad półtora roku. Ale może był fajny klimat. Przez to lepiej mi się to grało. Nie ciągnęło tego wszystkiego naraz. I myślę, że kiedyś tam jeszcze tego do Walking Dead wrócę, bo naprawdę przepiękna. Pod tym względem lepszej gry dla mnie nie było. Inaczej nie będzie, bo fabuła The Walking Dead coś pięknego. Jak ktoś chce, niech sobie padnie, obejrzy. Nie zmuszam, ale chciałbym się mu powiedzieć. Tak. Fajną robotę tam zrobiłem. Ogólnie The Walking Dead. Ale teraz tak, mamy tutaj kuchnię. Więc musimy to zrobić mądrze. Szafki użytkowe. Czyli tak, musimy zmywarki, jakieś szafka, to jest umywalka. Właśnie z takimi rzeczami teraz zawsze mam problem, bo teraz chciałem to fajnie zrobić, żeby tak, wiecie, jeśli to jest jakiś luksusowa willa, no to musi być to najwięcej, jak najdłużej. Więc no, chciałbym to zrobić jak najdłuższy, tak powiedzmy, setup, tak. Tu jest łazienkowa. Więc tutaj tak zbytnio nie mogę tak sobie pozwolić. To jest piekarnik, to jest piekarnik. To był piekarnik taki był. To jest Akari, dobra. Dobrze pisałem? Tak, no i zobaczmy. Aha, czyli to takie. Aha. Czy tak ogólnie patrząc, no to tutaj, tak tutaj nie dobiorę. Dobra, bierzemy, tak powiem,
pół najdłuższym, chyba dłuższej cenie prawdopodobnie. Rzeczy, no jak to jest willa, no to musi być tu wszystko na pełnym wypasie, tak? Więc tak tutaj robimy, tak? Doszło, doszło. No parka tu oczywiście tu odpada. Piekarnik, czajnik taki, no, no chyba zbytnio, ale taki indukcyjny. Zresztą chyba powiedział, że na indukcji nie można sobie garówki grać. Chciałem to chyba życiowanie rodzić. Nie wiem, czy na indukcji się kurwa gotuje tak. 3800, 3600. Dobra, to jest teraz lodówka. Czy tak będzie dobrze zrobione? Zdaje mi się, że tak. Czemu jest taka kuźwa luka? Czeka lodówka, zajebista. Piekarnik. Miłareczka. No i teraz musimy znaleźć coś w tym stylu podobnego. Starsza do odkurzacza. Kurzacz, kuźwa, takie rzeczy teraz. No teraz okap. Rzecz jasna. Nie, tak na jakiejś wysokości mniej więcej takiej. Czy to będzie dobrze? A, na okapu nie mogę włączyć. No, to trochę jest lipa. No dobra. Mamy to. Aha. Tylko czemu na indukcji? No dobra, niech na indukcji ten czajnik stoi. Dobra, trudno. Nie jestem jakim inżynierem. Duże AGD. Tu jest tak mały AGD. Dobra, tutaj to jest tylko tak, tak, tak. Spoko. Mam zły pakiet. No tylko te szafki musimy mieć szafki użytkowe. A teraz szafki. Czekajcie. Kontrastowo robimy, czy wszystko robimy w czerni? Czy ewentualnie w brązie? Szafka Wawel. No my coś takiego fajnego musimy jednak dać, tak? To jest stojąca, tak? To nie jest wisząca, to jest stojąca szafka. To teraz tak, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Nie wiem, czy to będzie akurat... Nowy patent. To jest Wawel. To jest tak, chcę teraz Wawel. Pokażcie mi te szafki. A patrzcie, mieliśmy piekarnik, mieliśmy takie wielkie szafki. Dużo takich rzeczy. Oczywiście musimy mieć szafkę do zmywarki, musimy sobie kupić oczywiście. Bo gdzieś te łączki trzeba mieć. Mamy tak. Takie szafki to do mnie wcisnę. Takiej narożnej. Chyba czy nie. A chciałbym wiszącą jeszcze. Czy jest taka wisząca? Jest. Jest taka ładna wisząca szafeczka. Jedna. Druga. Czekajcie. Kosz. Musimy znaleźć kosz. Kosz. Wychowywanie. To szafki są, tak? Teraz siedziska, nie. Akcesoria, jedzenie, bułeczki, garneczki. No, no tak mnie nie interesowało, niech sobie sami tak dorabiają. Zbytnio. Szklanka. Ekspres do kawy. Blendy. No bogatości. Chciałem kosz jeszcze, ale widzę tego kosza nie. Minimalistyczna. Nie? Ale dodam się daje. No i tak, musimy to zrobić jeszcze. Musimy zrobić elektrykę tutaj. Zrobimy tę elektrykę. I będziemy sobie kończyć. Ale musimy zrobić tak. Cyk. Cyk. I sobie tak. Nie wiem, poza czym trzy gniazdka tutaj. Ale niech tak będzie. Raz, dwa. 3, no i tutaj gdzieś, nie wiem,
przy ziemi nie będzie. Im więcej tego lepiej będzie. Mamy tak, skrzynkę rozdzielni, to mnie nie interesuje, bufor. No ja pieniądze, tak, gdzie? Dlatego mówię, mam taki coś jak tamten magazynek, no to będzie zajebisty, no to będzie tak. Puta boiler cały, zamontowany. Ale w tej stronie, musiałbym tutaj dać. Tyk. Hydraulikę całą tutaj sprowadzić. Klimatyzator tu będzie musiał być. No ogólnie tu będzie dużo roboty. Tu będzie dużo roboty, ale nie aż tyle, żebym ja sobie tutaj nie dał rady ogarnąć. Czekajcie, czemu tylko tak jest? Obróć kup. A to niby tak jest, no, to niby już jest w ścianie, zajebiście. Powiedz, te oki nie wychodzą teraz. Dobra. Dobra, robimy to elektrykę na szybko i idziemy, jak wspomniałem, kończyć. Nie, to... My tak mówię, nie zdążymy tak zrobić. Więc tam będzie ciut. Jeszcze te trzy odcinki, więcej będzie. Następnym razem, w samym tygodniu będziemy chcieli to kontynuować. No i tak, lampy. No jeszcze jakieś takie fajne lampy bym chciał. Lampa sufitowa, tutaj by tak pasowało. Czekajcie, jakbyśmy zrobili w ten sposób, cyk. Ja to nie wiem, że to są główne lampy, ale tak chcemy zobaczyć ciekawości, jakby to wyglądało, jakbyśmy to tak zrobili. Cyk i cyk, zobaczmy. Do tego. Taka lampa. Nie wiem, czy jedna, czy dwa. Jest mniej więcej na środku? No mniej więcej na środku jest. Więc tak, teraz tak. Chciałbym od tego pociągnąć tu. 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 I tu. Oczywiście i tu. Zobaczmy teraz, jak to włączymy. No. Fajnie wygląda, moim zdaniem. No jest to 11 tysięcy jeszcze. Trochę kasy już poszło na... jedno pomieszczenie dopiero. A co to będzie, jak będziemy chcieli naprawdę zrobić dużo więcej i dużo drożej. Bo tu jeszcze nie jest wszystko tak, jak bym chciał. Pomyśleć dokładnie, co bym tu jeszcze chciał dołożyć ewentualnie, żeby jakoś miał fajnie ręce i nogi. Bo ja na pewno, a jeszcze szafkę muszę dołożyć tutaj do, widzę, do szafka użytkowa. Użytkowa to jest taka. O. Tam do krojenia się do czegoś. Żeby to jakoś miało więcej nogi, bym to położyć sobie coś kroić. Jakieś produkty. Więc myślę, że to będzie źle. Nie będzie tak źle wyglądało. Kończymy. W dzisiejszym odcinku było to na tyle. Jeśli tak, jeżeli wam się spodobał, to też trzeba by było komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na następnego odcinka. Na razie. Cześć.